Ja jestem osobą, która zawodowo zajmuje się od 15 lat outsourcingiem, od 10 lat prowadzę swoją praktykę doradczą, doradzam w dużych i od małych, bo największe projekty outsourcingowe w kraju, nawet takie projekty jak dla T-Mobile ostatnio, które były, wartość była na poziomie 300 milionów złotych. Co jest istotne w tych projektach? Co jest istotne w budowaniu outsourcingu, w robieniu projektów outsourcingowych? Ano właśnie core business. Dlaczego? Dlaczego zrozumienie core business jest tak istotne przy outsourcingu? Żeby outsourcować coś, co tym biznesem jest. Doskonale. Tak, kanon managementu, każdy doświadczony menadżer obudzony w środku nocy powie, nie outsourcuje się core biznesu. Czy core biznes nadal jest istotny? Czy core biznes nadal jest ważny? Zrozumienie tego, co jest moim core biznesem, jest nadal istotne, nadal ważne? A może postawię taką, trochę na zasadzie wsadzenia kija w mrowisko, postawię taką tezę, a może szczególnie dzisiaj, w tych czasach, kiedy wszystko jest tak niedookreślone, tak miękkie, tak rozmyte, tak szybko zmienne, może właśnie szczególnie dzisiaj uchwycenie się tej brzytwy gdzieś tam jak tonący, czy uchwycenie się tego zrozumienia, co jest to moją korową kompetencją i korowym biznesem, może nabiera szczególnego znaczenia? Jeśli oczekujecie Państwo ode mnie odpowiedzi, to od razu mówię, nie wiem, nie mam pojęcia i tej odpowiedzi nie udzielę. Liczę na to, że wszyscy sobie udzielimy wzajemnie tej odpowiedzi. Czy obsługa systemu ubezpieczeniowego jest core biznesem firmy ubezpieczeniowej? Czy obsługa systemu billingowego jest core biznesem telekomu? Co jest core biznesem telekomu? Ja się Pana pytam, co jest core biznesem telekomu? Właśnie do tego, słucham? Przecież to klient produkuje, impulsy. Okej. Okay. Częściej się mówi, że jest to, co rynek kupuje, że to jest core business. Żeby zrozumieć, co jest core businessem IKEA, tak, to jest projektowanie, a nie produkcja. To tak, jest design, wzornictwo, a procesów projektowania, designu i nawet R&D, czyli bardziej zaawansowanego kreowania nowych treści, tak? Już nie outsourcuje się na świecie? Oczywiście, ale trzeba wiedzieć, co rynek kupuje w danym momencie. Bo to nie znaczy, że jeśli się coś outsourcuje, to zostanie outsourcowane na zawsze. Trzeba się orientować, bo może trzeba będzie to insourcować. Core biznesem tak naprawdę są dwie rzeczy, myślę. Generowanie cash flow i to w przód. I druga to jest zarządzanie ryzykiem. I te dwie rzeczy, jeżeli je przełożymy na działalność operacyjną firmy, zdefiniują nam core biznes. Teraz naszym core biznesem może być zarządzanie skomplikowanym, całkiem złożonym łańcuchem dostaw, gdzie różne rzeczy robią różni inni ludzie, ale orkiestracja, jak to się ładnie nazywa, tego łańcucha dostaw, to może być nasz core biznes. Powinniśmy patrzeć, gdzie te przepływy wartości są tworzone, no bo to jest kluczowe dla każdej firmy. Jeżeli nie tworzymy jakiejś wartości, a ta wartość może być różna z perspektywy różnych interesariuszy w firmie, to jak będę rozmawiał z szefem marketingu, to on ma pewną perspektywę. Z perspektywy sprzedaży inne dodatkowe elementy powinny być wzięte pod uwagę w ocenie tego value stream w tym kontekście, a jak wszystko razem to składamy, to tworzy generalny właśnie cały łańcuch wartości dla firmy. To jest świetne. Więc value streams i value chain, te koncepcje wydaje mi się dają nam takie podejście stosunkowo obiektywne, co tworzy ten korowy biznes. No tak sobie o tym core biznesie myślę, jak rozmawiamy i o łańcuchu wartości, i to, że co jest taką tą wartością dla firmy, co mają, czy to projektowanie, a nie produkcja i może nawet nie R&D. A potem się spotykamy na przykład z dyrektorami finansowymi telekomów, którzy mówią, że wszystko może nie działać, ale billing to musi działać, bo jak faktur nie wystawił klientom, to po prostu koniec biznesu, tak? No i core biznesem jest wystawienie faktur tak naprawdę dla tej firmy, się okazuje. Startup oczywiście nie ma takiego problemu, jak mają wielkie korporacje, że musi się zastanawiać, co jest tym core biznesem, musi odcinać, czyli outsourcować rzeczy, które mu tam nie generują, czy nie podnoszą wartości i tak dalej. Startup ma, można powiedzieć, łatwiej, bo oni się zastanawiają, co robić i czy musimy coś budować, czy
w naturalny sposób szukają partnerów do realizacji zadań czy procesów, których sami nie muszą realizować. Czyli jak? Szukamy tego, istotny jest core business dzisiaj, czy nie? Znaczy, moim zdaniem można wyoutsourcować wszystko w firmie. I to jest, możecie się z tym nie zgodzić, oczywiście, dlatego że są, jak nawet to, co T-Mobile teraz zrobił, tak? Telekomy od wielu lat szukają outsourcingu we wszystkich obszarach, wyoutsourcowały T-Mobile razem z Orange'em, zrobili wspólną sieć. De facto call center dawno były outsourcowane, sprzedażowe, obsługowe też są już outsourcowane. Jak już billing można wyoutsourcować, księgowość można wyoutsourcować, kadry można wyoutsourcować, IT można wyoutsourcować, zarządu się nie da wyoutsourcować. Po co w ogóle zastanawiam się nad tym core biznesem? Bo chodzi o to, żeby co zrobić, co zrobić, żeby zarobić. Koniec końców, co zrobić, żeby zarobić? Co zrobić z tym, co my mamy w tym momencie, żeby zoptymalizować nasze możliwości do tego, żeby... Myślę, że zarabianie to jest uproszczenie, bo również core business i również ten cały anturaż managementowy można przełożyć na coś, co w Polsce jest mało popularne, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład bardzo, czyli organizację non-profit. Po to warto definiować core business, żeby wielowymiarowo odpowiedzieć sobie, zoptymalizować nasze zasoby. Czyli w dzisiejszych czasach też powinniśmy szukać tego core biznesu po to, żeby optymalizować biznes, po to, żeby odpowiadać na te swoje fundamentalne pytania. Czym to jest? Bardzo często pracuję z korporacjami, głównie z działami badawczo-rozwojowymi, większości banków, większości telekomów, większości firm energetycznych i oni mówią, że oni w core biznes to w ogóle nie wierzą, że trzeba robić tak, żeby tego core'u nie było, bo zaraz pokaże się jakaś firma, która im ten core po prostu zabierze, oni znikną z rynku. Nie wiem, największe firmy energetyczne twierdzą, że energetyka nie będzie w ogóle ich core'em za niedługo, więc one odchodzą od core'u. I zwykle jest tak, że najpierw się tego core'u szuka, jak już się go odnajdzie i model jest powtarzalny, to się od niego ucieka, dywersyfikuje się przychody i szuka się innych core'ów, że tak powiem. Czyli są takie firmy w łańcuchu dostaw, które poszukują, w którym miejscu znajduje się wartość. Szukają tej wartości, ją przejmują, czyli są takimi wampirami, nie dzielą się, tylko przejmują tę wartość. W związku z tym ich core biznesem jest przejmowanie wartości, która znajduje się w łańcuchu dostaw w różnych miejscach. Związane to jest z całą sytuacją gospodarczą, gdzie te marże są coraz niższe, no i nie wiadomo jak sobie radzić na takim rynku. I teraz, czy jest w ogóle sens rozmawiania o core biznesie, czy raczej powinniśmy mówić o właśnie pewnych wartościach, które szukamy i możemy tę firmę, albo ona jak balon może troszeczkę rosnąć, albo może być troszeczkę mniejsza, ale powinna być trochę zwinna jak wąż i zmieniać się w zależności od tego, co się dzieje na tym rynku. W związku z tym ja bym postawiła taką śmiałą tezę, kończmy z core biznesem, zacznijmy z wartością. Możemy sobie outsourcować wszystko i umówmy się, że core biznesem z kolei firmy, która, nie wiem, robi billing, jest przetwarzanie tych danych, core biznesem czegoś, więc tak naprawdę my nie pozbywamy się core biznesu, bo ten core biznes dla każdego teraz tego podmiotu wyoutsourcowanego jest też zupełnie inny, więc mamy taką trochę piramidę różnych core biznesów, które na końcu tak naprawdę służą klientowi poprzez to, że dostaje zaspokojenie swoich potrzeb w postaci marki, nawet jeśli to jest pojęcie czysto emocjonalne. Czyli nie mamy szukać tego core biznesu? Dzisiaj już? Oczywiście, że nie. Mamy szukać tego, co chce nasz klient, a nie tego, co my robimy. To jest bardzo, bardzo fajne stwierdzenie padło, bo w gruncie rzeczy doszliśmy wszyscy do konkluzji, że core biznesem jest klient. Czyli klient, ponieważ możemy sobie poradzić nawet bez zarządu, możemy sobie poradzić bez produkcji, ale nie możemy sobie poradzić bez klienta, bo to on... Potrzeby klienta są core biznesem, tak? Klient jako osoba, umiejętność spełniania potrzeb klienta. Uwaga, nie tylko spełniania, ale kreowania tych potrzeb. Tak jest. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie klient. To jest nasza umiejętność zbudowania tej wartości bez względu na to, jak ten rynek wygląda. Jakby gdybyśmy wszystko mieli statyczne, to pełna zgoda, ale rynek jest dynamiczny. I właśnie na tym polega, że kompetencją korową wielu przedsiębiorstw jest przede wszystkim umiejętność dostosowania się do tych potrzeb. Jeżeli trzeba je wykreować, świetnie. Przede wszystkim tak, zacznijmy od tego, że jesteśmy dalej krajem przemysłowym.
Udział przemysłu w PKB mamy całkiem wysoki, wyższy niż w wielu krajach, które do tej pory uważaliśmy za uprzemysłowione. Ten przemysł dzieli się jakby na trzy obszary. Pierwszy to są przedsiębiorstwa zagraniczne, gdzie decyzje zapadają w korporacjach. Są odpowiednie struktury informacyjne, robi się wszystko, co trzeba. Drugi obszar to są firmy państwowe. Odłożymy go na bok zupełnie. I trzeci to są firmy prywatne, które też uważam, że są tyłem do klienta. Dlaczego? Dlatego, że nie są zarządzane przez potrzebę klienta zdefiniowaną w punkcie sprzedaży. To jest moment prawdy. Tam, gdzie klient kupuje, gdzie wydaje pieniądze, tam musi być zidentyfikowana i zaspokojona jego potrzeba, bo klient nie jest lojalny, tylko pójdzie gdzie indziej. Faktycznie technologie dostarczają teraz ogromnych możliwości i zarówno outsourcowanie, jak i modelowanie no z jednej strony pokazują, że właściwie można być operatorem marży. Wszystko wyoutsourcować, być jednoosobową po prostu firmą, która wszystko wyoutsourcuje, a ja będę z tego zbierać sobie zyski. To mnie zadziwia zresztą w rozmowach właśnie z takim najmłodszym, znaczy młodym pokoleniem, takim powiedzmy około 20 lat. Na czym będzie polegać takie poczucie niezależności i tożsamości tych ludzi, jeżeli oni tak łatwo po pierwsze udostępniają sobie informacje, po drugie w ogóle nie czują żadnego zagrożenia związanego z tym, zagrożenia takiego mentalnego, nie to, że ktoś im tam coś ukradnie, tylko że nie mają prywatności, to będzie to, a nie czują, to jest po prostu jakaś taka, myślę, jakaś fundamentalna zmiana w ludziach, gdzieś tam u nich w organizmie, nie wiem gdzie, chyba w genach, no bo przecież jak się rodzili, to nie wiedzieli, że tak będzie, że z jednej strony mamy narastające możliwości analityczno, big date'owo, tam tropiące człowieka, a z drugiej strony mamy jakiś odpór organizmu, który mówi, a proszę bardzo, możesz wiedzieć, jakie lubię kolory, albo jakie lubię tam jabłka. Ci młodzi ludzie odkrywają coś takiego, że to udostępnienie, odprywatnienie niczego nie zmienia, ale na czymś budują swoją pewność siebie. Prawdopodobnie bez względu na te wszystkie big daty, oni i tak uczynią taki wybór, jaki będą chcieli. XX wiek nie jest wiekiem rozumu, tylko wiekiem uczuć, niestety. Moim zdaniem teraz żyjemy w świecie, gdzie tych elementów układanki jest coraz więcej, one się coraz szybciej zmieniają w sposób, który jest trudny do zrozumienia. I teraz w związku z tym nie można się fiksować jakby na tym, że jest jakiś jeden core biznes i jakby teraz go definiujemy, bo de facto on jest cały czas bardzo, bardzo płynny. I teraz być może właśnie to jest ta kompetencja związana z tą umiejętnością tak naprawdę aktualizacji tego modelu, na czym tak naprawdę to polega, jakie w ogóle mam możliwości, jakie mam ograniczenia, w jaki sposób w związku z tym mogę podejmować decyzje. Czyli umiejętność w ogóle aktualizacji tego modelu. Ja myślę, że tak dzisiaj te wypowiedzi tak naprawdę pokazujące różne aspekty tego, co jest istotne, to jest właśnie taki nasz tutaj siedzących trening właśnie w tym, żeby sobie tą optymalizację każdy w swoim zakresie przeprowadzać. Może fajne jest to, że nie ma jasnej odpowiedzi na to, bo podobało mi się to, co Pan powiedział. Bardzo mi się podobało to, że samo uświadomienie sobie tego, że powinniśmy myśleć o czymś takim jak kluczowy nasz obszar biznesowy. Może to już jest duża wartość, że Państwo jako menadżerowie pójdziecie do swoich biur, do swoich organizacji, będziecie gdzieś tam w tle głowy mieli to ciągłe poszukiwanie tych obszarów optymalizacji, obszarów kluczowych kompetencji. Bardzo mi się podobało też to, co Pan powiedział i chyba to byłoby taka, jak ja postrzegam tę naszą dzisiejszą dyskusję, chyba nawet dla mnie osobiście, subiektywnie taka największa wartość, że core business to jest to miejsce, gdzie organizacja stwierdzi, że w tym obszarze, w tym procesie, w tej funkcji będę poszukiwał tego, w czym ja jestem lepszy od mojej konkurencji.